Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Dyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Powyżej 21 tysięcy nowych zakażonych koronawirusem z dzisiaj. Nowe informacje i takie widmo lockdownu, które krąży nad naszym krajem. Mówią o tym najważniejsi politycy w Polsce i my będziemy pytać, czy Polska udźwignie. Drugie zamknięcie, zamrożenie gospodarki. Pytamy Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kiedy możemy spodziewać się decyzji? 11 listopada, co środę mniej więcej oczekiwaliśmy na tę konferencję premiera Mateusza Morawieckiego. Czy w tym roku również to będzie środa? W tym roku, w tym tygodniu? W tej chwili tak naprawdę analizujemy cały czas dane, które spływają z Polski każdego dnia. Pan premier na ostatniej swojej konferencji poświęconej COVID-owi mówił, jakie muszą być spełnione kryteria, żeby ewentualnie podejmować te decyzje wprowadzające kolejne obostrzenia. Mówił też o możliwościach odmrażania życia społecznego, życia gospodarczego. No ale niestety do tych scenariuszy, do tych pozytywnych scenariuszy jeszcze jest daleko z tego, co widać, bo przyrosty zachorowań są cały czas duże, chociaż ostatnie dni to jest niewielki spadek, niemniej te wzrosty zachorowań są cały czas duże i cały czas to jest bardzo duże wyzwanie dla systemu i służby zdrowia i całego państwa. A jakie znaczenie dla tych danych mają protesty? Strajk kobiet zapowiadany też na dzisiaj. Czy spodziewa się pan, panie ministrze, że to będzie miało znaczenie i odzwierciedlenie w tych liczbach? Ja mogę tylko odnosić się do porównań tego rodzaju sytuacji, które miały miejsce w innych krajach. Więc na tej podstawie możemy robić pewne porównania. Jeżeli byśmy przeanalizowali sytuację pandemiczną po protestach wiosną tego roku, czy w Hiszpanii, czy w Stanach Zjednoczonych, to w obu tych przypadkach następował wzrost zakażeń, ta dynamika zachorowań wzrastała. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że w Polsce będzie podobnie. Łamane przepisy związane z ograniczeniami pandemicznymi no są nie tylko takim przykładem nieodpowiedzialnego zachowania czy łamania prawa, ale przykładem też narażania zdrowia i życia innych, nie tylko uczestników tych zgromadzeń, ale również tych osób, które są najbardziej narażone, czyli na zachorowanie, czyli seniorów, osób starszych, rodziców, dziadków, wszystkich tych, którzy... Tak jest. Panie ministrze, a czy policja, pańskim zdaniem, w odczuciu też całej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w odczuciu premiera Mateusza Morawieckiego, w obliczu łamania prawa, czyli organizowania protestów o tym... Przepraszam, może pani powtórzyć pytanie, bo teraz dopiero jest dźwięk. Powtarzam pytanie w takim razie. Panie ministrze, czy w pańskim odczuciu, w pańskim mniemaniu, a także w odczuciu pana premiera Mateusza Morawieckiego, policja w obliczu, tak jak pan powiedział, łamania prawa, co do organizacji takich zgromadzeń, protestów, powinna działać skuteczniej? Mówi się nieoficjalnie o tym, że zmieniony ma być komendant główny policji. Ja nie chcę w żaden sposób komentować plotek, których w czasach pandemii pojawia się bardzo dużo. Mamy do czynienia z szeregiem informacji, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Część z nich uważam, że jest rozsiewanych celowo, część z nich powstaje po prostu w wyniku różnych teorii spiskowych, które się pojawiają. Natomiast policja zawsze musi, podejmując swoje działania, brać pod uwagę szereg czynników. Jednym z czynników jest taki, że nie należy eskalować sytuacji, prawda? Jeżeli jest demonstracja, jakieś zgromadzenie, to policja musi brać pod uwagę to, żeby z jednej strony przestrzegać prawo, to jest sprawa zasadnicza, z drugiej strony nie eskalować przebiegu jakiejś manifestacji czy jakiegoś protestu. I bardzo dobrze też słyszymy w ostatnich dniach, że mandaty i grzywny, że osoby, które są inspiratorami i biorą udział w takich zgromadzeniach, czyli łamią prawo, zwłaszcza mówię tutaj o organizatorach,
otrzymują mandaty, otrzymują grzywny. No po prostu nie można nie reagować w takich sytuacjach, tym bardziej, że powtarzam, mamy do czynienia z sytuacją, w której narażane jest zdrowie i życie innych osób. Czy pańskim zdaniem, panie ministrze, wobec tego dobrą decyzją jest ta podjęta przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości o tym, by ten odbył się w takiej formie zmotoryzowanej? Uważam, że to jest dowód dojrzałości środowisk konserwatywnych, środowisk prawicowych, dlatego że wybór tego rodzaju obchodów Święta Niepodległości ogranicza w znacznym stopniu zagrożenie pandemiczne. No też nie będziemy mieli do czynienia, mam taką nadzieję przynajmniej, z łamaniem przepisów, bo przypomnijmy, w przestrzeni publicznej nie powinno się zbierać więcej niż 5 osób, więc zmiana tej formuły w tym roku na taką samochodową, na przejazd kolumny samochodów, no świadczy o pewnej odpowiedzialności środowisk, które marsz 11 listopada organizują. Czyli to dobra decyzja w pańskim odczuciu, ale nie zabrakło też z ust Roberta Winnickiego takiego lekkiego pstryczka w nosek dla rządu, bo on powiedział tutaj, cytując, chcielibyśmy w ten sposób uniknąć oskarżeń o wzrost właśnie liczby zakażonych, oskarżeń, które mógłby rzucać rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan na to reaguje? Poza tą niepotrzebną złośliwością, że to byłyby jakieś oskarżenia ze strony rządu PiS, no to ja się zgadzam z tym, z taką tezą, że tego rodzaju demonstracje, gromadzenie się osób jest narażone na zwiększenie transmisji wirusa, a w konsekwencji zwiększenie zachorowań. No powtórzę jeszcze raz. Ta forma obchodów 11 listopada wydaje mi się jest dobra w tym roku i świadczy o dojrzałości środowisk, które organizują Marsz Niepodległości. Jak będą wyglądały te najbliższe dni? Na co mamy się przygotować, jeśli chodzi o pandemię, jeśli chodzi o ten drugi lockdown? Niektóre z branż, no właśnie, choćby kosmetyczne, salony fryzjerskie, to chyba te, które będą zamknięte w kolejnym kroku, choć ten kolejny krok zakłada właściwie wyłączenie całej gospodarki z obiegu. Panie ministrze, czy my jesteśmy na to gotowi, czy też służba zdrowia jest gotowa na tę rosnącą, choć faktycznie w ostatnich dniach malejącą liczbę zakażonych koronawirusem? Jak my sobie z tym poradzimy? Wreszcie, jak działa Szpital Narodowy już dzisiaj? Po pierwsze, jeśli chodzi o wyłączanie pełne gospodarki, to nikt nie mówił o pełnym lockdownie. Mówimy o dalszych obostrzeniach, o tej kwarantannie narodowej, o której wspominał pan premier, ale to nie jest związane z wyłączeniem całej gospodarki. My jako rząd staramy się iść od samego początku epidemii, zwłaszcza jeśli chodzi o drugą falę, taką ścieżką środka, bo z jednej strony mamy służbę zdrowia, która jest na granicy wytrzymałości, z drugiej strony bardzo poważne konsekwencje gospodarcze. W związku z tym mam nadzieję, że będzie tak jak do tej pory, udało nam się trzymać ten kurs środkowy, kurs wyważonego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. W związku z tym to jest jakby pierwsza sprawa. Dla gospodarki, jeśli będzie ta kwarantanna narodowa, oczywiście będzie to miało swoje konsekwencje. Natomiast no przede wszystkim musimy zapanować na pandemią. Mam nadzieję, że do tej narodowej kwarantanny nie dojdzie. A czy tak się stanie, to również zależy od każdego z nas. Nie są tylko decyzje i działania rządu, to nie są tylko działania służby zdrowia. To jest tak naprawdę odpowiedzialność każdego z nas. Jeśli ograniczamy ilość kontaktów społecznych, jeżeli stosujemy się do zaleceń, jest szansa, że wtedy zachorowań będzie mniej. No i wtedy ten lockdown, to ta narodowa kwarantanna nie nastąpi. Panie to jest ministrze, jakby pierwsza część pytania. Druga część pytania to Szpital jeśli Narodowy. Chodzi o służbę zdrowia. Rzeczywiście służba zdrowia jest na granicy wytrzymałości. Tym bardziej każdy z nas powinien zrobić wszystko, żeby ograniczyć transmisję wirusa.
Wprowadzamy pewne rozwiązania i formalno-prawne u nas wewnątrz kraju, które mają ułatwić funkcjonowanie służby zdrowia w tym trudnym czasie. Zmieniamy również przepisy, dzięki czemu będzie można łatwiej zatrudniać lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych z krajów spoza Unii Europejskiej u nas w Polsce w czasie pandemii COVID-19. I ostatnia kwestia, szpital narodowy, czyli pierwszy szpital tymczasowy zbudowany na Stadionie Narodowym. Od zeszłego czwartku, kiedy trafili tam pierwsi pacjenci, po 17 dniach od wydania decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że szpital ma powstać, więc od ostatniego czwartku szpital funkcjonuje, przyjmuje kolejnych pacjentów, ale podkreślamy za każdym razem, szpitale tymczasowe to jest ta czwarta, ostatnia linia obrony. W pierwszym rzędzie pacjenci powinni trafiać do szpitali stacjonarnych. No a jeżeli są w ogóle to ciężkie przypadki, takie, gdzie wiadomo, że trzeba będzie wykorzystywać respirator, gdzie trzeba będzie takiego pacjenta umieścić na OIOM-ie, to no, najlepszym miejscem do tego typu leczenia są właśnie szpitale stacjonarne. No właśnie, to kilka takich doprecyzowujących pytań. Po pierwsze, powiedział pan o ułatwieniu zatrudniania lekarzy z Unii Europejskiej, czyli nostryfikacja dyplomów z innych krajów będzie ułatwiona, to między innymi Ukraina. No nie ukrywając, prawda, mamy dużo imigrantów właśnie zza naszej wschodniej granicy. Czy dla nich będzie ułatwiona procedura, jeżeli chodzi o zatrudnienie w naszym kraju? Tak, część przepisów już została przyjęta przez Sejm i mam nadzieję, że niebawem stanie się prawem. Natomiast takie bardzo poważne ułatwienia wejdą w życie na przełomie listopada i grudnia. W tej chwili jest dopracowywany pakiet kolejnych rozwiązań prawnych, który umożliwi cudzoziemcom podjęcie pracy w Polsce w ciągu od 2 do 3 tygodni od momentu rozpoczęcia procedury w swoim kraju. Pani wymieniła jednego z naszych wschodnich sąsiadów, a ja od razu mówię, że te rozwiązania są przyjęte dla absolutnie wszystkich krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Wiemy, że jest zainteresowanie na przykład lekarzy i personelu medycznego z Indii, z Filipin, z różnych krajów. Oczywiście od naszych sąsiadów na wschodzie też napływają sygnały, że są takie osoby zainteresowane pracą w Polsce. Natomiast podkreślam, to jest rozwiązanie dla wszystkich krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Rozumiem. Kilka jeszcze pytań doprecyzowujących. W takim razie, na co mamy się szykować? Mówimy o tym, że droga środka, mówimy o tym, że nie wyłączenie całej gospodarki, nie pełny lockdown, że taka jest nadzieja na dzisiaj, że to się uda zrealizować. W takim razie, panie ministrze, na co się szykować? Czy będą, czy są rozważane już dzisiaj ograniczenia w przemieszczaniu się? To po pierwsze, a po drugie, może zamknięcie granic, w jaki sposób będzie to nasze życie wyglądało? Chcielibyśmy po pierwsze, żeby nie doszło do wprowadzenia narodowej kwarantanny. Po drugie, jeśli taka sytuacja będzie się zbliżać, na pewno będziemy informować i pan premier będzie prezentował szczegóły dotyczące tych rozwiązań, które wtedy trzeba będzie wprowadzić, do tych przepisów, które trzeba będzie wtedy zastosować. Po trzecie, w końcu powtórzę, będziemy starali się i tak zrobić wszystko, żeby pomimo tych ograniczeń wprowadzanych gospodarka jak najmniej ucierpiała. No tutaj wszystkie kraje, które dzisiaj walczą z pandemią COVID-19, starają się działać w taki sposób, żeby nie zabić swoich gospodarek. To pieniądze wypracowane właśnie przez przedsiębiorców, to pieniądze właśnie wypracowywane, płynące z podatków, pozwalają na funkcjonowanie czy służby zdrowia, czy po prostu funkcjonowanie całego państwa. Dlatego tutaj staramy się te działania prowadzić w sposób bardzo rozważny. A czy służba zdrowia, to jest no, pytanie, które się powtarza, ale trzeba o to dopytać, wytrzyma po prostu taki nacisk na koronawirusa, kiedy właśnie inne schorzenia, nawet inne zabiegi, inne operacje nie będą wykonywane? Jak długo my to wytrzymamy? To dla wszystkich jest bardzo trudna sytuacja, no, w najlepszym wypadku niekomfortowa, a dla wielu osób bardzo trudna albo nawet dramatyczna, bo rzeczywiście zabiegi planowe są w praktyce odwołane, wstrzymane, jeśli tak mówimy, odwołane, tak, jeśli mówimy o służbie zdrowia. Jest szereg różnych trudności, no ale proszę państwa, to jest tak, że tego rodzaju doświadczenie jest udziałem
dla całej Europy i całego świata, można powiedzieć, po raz pierwszy w historii. W związku z tym, no, z tymi wszystkimi problemami musimy się jakoś mierzyć, musimy starać się szukać takich rozwiązań, które w tej trudnej sytuacji pozwolą funkcjonować państwu we wszystkich obszarach, tak? A to, że wszystkie obszary są dotknięte konsekwencjami pandemii, no to każdy widzi, rozglądając się wokół siebie, widzi te problemy, z którymi musimy się mierzyć. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bardzo dziękuję za szczegółowe, jak myślę, odpowiedzi na nasze pytania. Oczywiście będziemy mieli ich jeszcze więcej, więc mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Zdrowia życzymy przede wszystkim panu ministrowi. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, zdrowia również dla pani i państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękujemy za uwagę. Za chwilę kolejny punkt naszego programu. Będziemy jeszcze doprecyzowywać, na co w takim razie będziemy się musieli szykować, bo zamknięte już dzisiaj, przypomnijmy, są hotele, otwarte jedynie na takie wyjazdy, podróże, pobyty służbowe, galerie handlowe. Co będzie zamykane w dalszej kolejności, będziemy się nad tym zastanawiać już za chwilę.